Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo. Pamiętacie tę okładkę faktu po jednej z porażek reprezentacji Polski w piłce nożnej? Mniej więcej takie słowa cisnęły mi się na usta po projekcji filmu Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3. Po wyjściu z sali kinowej, po seansie Miszmaszu, czyli Kogla Mogla 3, tak naprawdę we mnie było tylko jedno uczucie – smutek. Bo przecież 30 lat, właśnie tyle musieliśmy czekać na dalsze losy Kasi Solskiej oraz państwa Wolańskich. 30 lat, czyli kawał czasu, przez ten okres mogło się wydarzyć w życiu głównych bohaterów Kogla Mogla tak naprawdę wszystko, a na dobrą sprawę nie wydarzyło się nic. Marian, to jest jakby luksusowo. Zarysowała ci samochód. Co ty, poczekaj! Starałam się wychować moją córkę na silną, atrakcyjną kobietę, taką jakby jak ja. Ktoś się chciał rozwieść, ktoś się rozwiódł. Komuś w życiu wyszło, a komuś w życiu kompletnie nie wyszło. Ot, taki standardzik. No, tak już bywa. Ale czy bohaterowie Kogla Mogla właśnie zasłużyli na taki los, jaki zgotowała im Ilona Łebkowska w tym scenariuszu? Prawdopodobnie, jeżeli już widzieliście film, to wiecie, że zupełnie na to nie zasłużyli. Bo co tutaj otrzymujemy? Na pozór historię o nowym pokoleniu, bo mamy tutaj córkę państwa Wolańskich oraz syna Kasi. W głównych rolach Nikodem Rozbicki oraz Aleksandra Hamkało, którzy starają się, żeby ich postacie miały ręce i nogi, starają się cokolwiek wyciągnąć z tej fatalnej historii, ale tak naprawdę przy takim scenariuszu niewiele mogą. I szkoda, bo tak naprawdę ja chętnie bym obejrzał tę dwójkę zdolnych aktorów, bo oni naprawdę starają się, tylko obejrzał ich bym w jakiś porządnej komedii romantycznej, a nie w takim gniocie, jakim jest Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3. No nic tutaj kupy się nie trzyma. Marcinek? Niespodzianka! Wnoja moja kochana! Babciu, a ta hala na babci polu? No bo ja to mam pomysł sobie z tą halą zrobić. To jest ten skurczybyk, co mi przerysował samochód. Witam pana. Marcina, biją! Pan profesor, przepraszam. Kasia? Otrzymujemy tutaj syna Kasi, który przyjeżdża z Holandii, żeby zasadzić tutaj marihuanę. Otrzymujemy starców najaranych marihuaną, które odkrywają zupełnie nowe uroki życia. Otrzymujemy jakiś wątek homoseksualny, który jest tutaj wciśnięty na siłę oraz aluzje polityczne w jednej ze scen, bo oczywiście jakieś aluzje polityczne muszą się znaleźć. No po prostu łapska opadają, jak się to wszystko ogląda. Do tego co jeszcze najgorsze, tak chyba Ilona Łebkowska zupełnie nie pamięta lub nie chce pamiętać swoich poprzednich filmów, bo ja nie wierzę, że scenarzystka, która napisała Kogel Mogel, która napisała Galimatias, czyli Kogel Mogel 2, tak naprawdę tym razem obraża swoich bohaterów, obraża inteligencję swoich widzów, fanów tej części, tego cyklu i daje im coś, co jest absolutnie nie do przyjęcia, tak naprawdę wypacza całkowicie sens poprzednich Kogli Mogli, wypacza wszystko, to, relacje pomiędzy bohaterami i tak pokazuje, że niektóre uczucia były skrywane przez lata. No, naprawdę musiano rozwiązać to w ten sposób. Jeżeli oglądaliście ten film, to chyba już wiecie, o czym mówię, bo nie chcę tutaj spoilerować, ale podejrzewam, że duża część widzów naprawdę wyjdzie z tego filmu nie tyle zszokowana, co zwyczajnie zniesmaczona rozwiązaniem niektórych wątków. No tak się nie robi. No, nie wiem, czy na to nie było pomysłu, czy ten scenariusz chciano napisać na szybko, czy co się stało, no ale no, nie udało się. Wiesz, w jakiej sytuacji spotkałam ją po raz pierwszy? W łóżku z twoim ojcem. Marian! Piłaś. Nie byłem. No to powiedz Gibraltar. Byłem. Dlaczego dziwimy, że się nie udało? Przecież Ilona Łebkowska tak naprawdę od lat nie napisała dobrego scenariusza. To, że jej kiedyś Kogle Mogle wyszły w jakiś sposób, no to jest chyba naprawdę jakiś cud. Bo przecież przez całe lata jesteśmy karmieni przez nią kolejnymi telenowelami czy tworami typu Och, Karol 2, który już był złym filmem, ale Kogel Mogel 3 to jest jeszcze gorsza kontynuacja. Naprawdę nie sądziłem kiedyś, że otrzymamy sequel gorszy niż Och, Karol 2, aż nagle pojawił się trzeci Kogel Mogel. No, wow, naprawdę, że dało się zrobić to gorzej, to jestem pod wrażeniem. A powiesz mi, co planujesz? Dyskoteka. Piotruś?
Kasia. Pani inspektor. Pani pozwoli, Marcin Zawada. Zakała rodziny, leń, drań, pirat drogowy i potencjalny kryminalista. Bardzo miło panią poznać. O ile pierwsze Kogle Mogle to są naprawdę klasyki polskiej komedii, którym oczywiście również można sporo zarzucić, szczególnie w przedstawianiu kobiet oraz tego, jak bardzo Ilona Łebkowska miała wówczas spojrzenie na kobiety i co według niej dla kobiety oznaczał ślub oraz ciąża, ale to oczywiście temat na zupełnie inną dyskusję, bo to przede wszystkim były komedie, które w lekki i przyjemny sposób czerpały z humoru sytuacyjnego. Z humoru, którego kompletnie nie znajdziecie w nowej części, bo tutaj znajdziecie żarty, które są oparte na seksie, na jakimś lizaniu wibratorów, na nagiej pani Wolańskiej, tutaj pani Kasprzyk w tej roli. No przecież tego się nie da oglądać. No, gdzie tutaj rozum, gdzie godność człowieka? Nie pojmuję, jak można było napisać tak zły scenariusz. Napisać to jedno, bo napisać można wszystko, ale przeznaczyć to do realizacji, naprawdę. A kto przyjechał? Dziewczyna naszego Marcinka. Holandka czy Chinka? Japonka. Polka to ja jestem. Zrób mi zaraz tutaj skręta. Ty narkomanie! Józek, wyłącz! Przepraszamy! Józek trochę głuchy! Sama jesteś głupia! Ja rozumiem, że to jest marka, że po latach chciano powrócić do ulubionych bohaterów, przedstawić, jak to wszystko się potoczyło, ale czemu właśnie w taki sposób, w sposób, który jest pozbawiony pomysłu, który jest żenujący, który jest nieśmieszny, no nic się tutaj kupy nie trzyma. Czy jestem za coś w stanie pochwalić nowy Kogel Mogel? O dziwo tak, sam się zdziwiłem, bo nie sądziłem, że kiedykolwiek będę propsował Macieja Zakościelnego w jakimś filmie, aż tu nagle otrzymujemy go w roli Piotrusia Wolańskiego, no i jest naprawdę świetny, szczególnie w zestawieniu z Katarzyną Skrzynecką, która tutaj gra jego żonę. To są prawdziwe petardy, bo naprawdę otrzymujemy obraz gościa, takiego typowego mamisynka, który już tutaj odstawił cyca mamusi, ale jednocześnie znalazł bardziej dorodną pierś i może czerpać z niej garściami. Wow, no świetna rola, więc tym bardziej szkoda, że ten wątek nie został w jakiś sposób poszerzony, w jakiś sposób rozbudowany, a jedynie funkcjonuje gdzieś na obrzeżach tej fabuły, tej niestety żenującej fabuły, o której nie chcę wam już wspominać, bo naprawdę łapska opadają, jeżeli mówi się o nowym Koglu Moglu. Przestaje się dziwić Piotrkowi, że on się wyprowadził. Był nieznośnym Piotrusiem, z którym tylko Kasia potrafiła dać sobie radę. Jaka Kasia? No zapraszam, herzlich willkommen. A co, niepodobny? Może do jakiejś pracy powinien pójść, nie? Po co? Ma tutaj w domu wszystko, co lubi. Brak gustu, brak smaku i brak humoru. To trzy słowa, którymi określiłbym film pod tytułem Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3. Czy warto iść na ten obrazek do kina? Jeżeli jesteście fanami poprzednich części i nie chcecie się zniesmaczyć, jeżeli nie chcecie przeżyć zażenowania i rozczarowania, no to lepiej zostańcie w domu, odpalcie sobie stare filmy, bo tutaj widać, że Kordian Piwowarski, który stanął za kamerą tego tworu, kompletnie nie czuł klimatu, zresztą no, już pal licho, czy czuł klimat, czy nie. No, przy takim scenariuszu no, nie dało się tego w żaden sposób uratować. Na ten film do kina przez pierwszy weekend poszło ponad 500 000 osób. I nie wiem, czy jesteście zadowoleni z tego, że tam poszliście, czy nie. Ja też poszedłem ze zawodowego obowiązku, ale jeżeli miałbym powtórzyć ten seans, nigdy w życiu. Naprawdę. Kogel Mogel 3 to już teraz jest kandydat do jednego z najgorszych polskich filmów 2019 roku. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku popkulturowego. Odcinku chyba dość emocjonalnym, no ale nie dziwcie się, bo jednak jestem jedną z osób wychowaną na Koglu Moglu, więc nie miałem wielkich oczekiwań trzeciej części, ale przynajmniej nie chciałem, żeby ten film był żenujący, aż nagle otrzymałem w twarz coś takiego. Film, który się źle ogląda od początku do końca. No niestety, nie udało się. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku popkulturowego i widzimy się w kolejnym. Cześć!